Musimy sobie zadać przede wszystkim pytanie, czym jest gra? Okay. Czym jest gra? Czym jest moment? Dlaczego nie podoba ci się Songs of Conquest, Frajerze? Zbliżenia to twoje śmieszne aparaciki. Zagrajnik TV. Zagrajnik jest ambasadorem Future Games, drugiej najlepszej szkoły tworzenia gier na świecie, która już we wrześniu otworzy się także w Polsce. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na jej temat, link do naszego filmu o szkole znajduje się w karcie i w opisie. Tak więc jedziemy do Krakowa. Jedziemy na Digitale. Pierwszy vlog, jaki nagrywamy na tym aparacie, z tym mikrofonem. Halo, 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 jak wygląda? Może to jest jakieś dramatyczne zbliżenie na moją twarz. Nie. Ja lubię takie dramatyczne, jakieś właśnie taki całkowity fokus i tam jest taki nieostry. To ładnie wygląda w tym. Dobra, Polska. Witajcie w kolejnym odcinku programu Prankujemy Frajerków. Dzisiaj prankujemy największego frajerka Krakowa. Tego. Poczta. Zdrowia pan! Przesyłkę... Cześć! Wszystko jest... O Jezu, nie! To się uczesałbym się! Wszystko kręcimy, nie? To będzie już, to już jest na żywo. Jest fajnie! Juuu, mordeczki, dawajcie słoneczki! Czy to ten dom słynnego Zimmera? Trzeba, czy mogę uściskać, czy już ten sprzęt jest za dobry? Wszystko będzie w telewizji. To mój kumpel Jay. Tak. Przywitajmy się. Dziękuję. Dziękuję. Widzieliśmy się zadać, więc kupiliśmy ciasteczko. Ja jestem za mała, ja was kręcę tak na poziomie piersi i zawsze jesteście od dołu. Jakbym wiedział, to bym ubrał jakąś lepszą podkoszulkę, markową. Tego pewnie nie będzie, z tyłu pokażę. Hej. Halo, dzień dobry. Właśnie nagrywam tutaj, robię zdjęcie. Słuchajcie, to jest nasza ekipa filmowa, tutaj jest Smoku. Halo, dzień dobry. Jest także Jay. Jestem ja i idziemy, słuchajcie, na co? Na Digital Dragon. Ale to wytnę, spoko. No idziemy na Digitale, oficjalnie idziemy na Digitale, a tak naprawdę idziemy na Digitale. Czekaj, tak się wydaje większy. Czekaj, poczekaj. Okej, okay, więc tak, na początku moja żona, spoko. Bliżej, nie? Nie mów na mnie tak. Dlaczego? Głównie moja żona. On cały czas to mówi. A co, moja żona, smok? Moja żona, moja żoncia, żoneczka. Okej, okay, smoczuś. To ładnie. Czego szukasz od Digitali? Chowasz mi ten? Mam być szczera czy z kulturą? No, czego oczekujesz od tej imprezy? Szczera, aczkolwiek to ja oczekuję jedzenia. Aha, okej. Okay. No czyli... co? Sam powiedziałeś, ja że ma się tak śpieszyć. Dobrze, ty proszę mnie zapytać. A tylko co, bo ja tu chcę wrzucić na internetu. No, a to wyjdzie na to, że jedziesz tu się nażle. To dawno. Jakby to była jakaś tajemnica. Czego oczekujesz od Digitali? Cześć, Jędzku. Fajnie, że zapytałeś to pytanie. Podoba mi się, że raz do roku w Europie Zachodniej mamy takie święto, taką świąt... To jest Europa Zachodnia? Dobra, wschodnia, znaczy ten wytnij to. Okej, no dobrze. Nasz wspaniały Kraków zamienia się w świątynię game devu. Jest to niesamowite święto, dzięki któremu możemy doświadczać, zrozumieć przede wszystkim, jak to jest z naszej strony. Na co dzień w naszym zawodzie recenzenta przede wszystkim spotykamy się z tym, że przyjechała nam taksówka, nara. Wiesz, karkówkę czy burgera? Nie ma burgerów tam! Nie ma burgerów? To tylko karkówka. Dlatego właśnie idziemy, kurde, nie wiem, do jakiejś knajpeczki. Ponoć nie chodzi o jedzenie. Ponoć nie miało chodzić o jedzenie. W ogóle ja to montuję, więc to ode mnie zależy, co będzie wycięte, więc... Płaszcz się przede mną. Inaczej pokażę cię w bardzo niekorzystnym. O, dzięki, wiele to kosztuje? Już takiego nie produkują. Witamy na Digitalach. Witajcie w mieście szaleństwa. Kraków. Kraków na Digitalach. Dzieją się rzeczy niezwykłe. Niesamowite. Tak, czekaj. O! Niesamowite. Cześć, Dorian. Co tu robisz? Co tu robisz? Kurde. O, siema, Dorian! O, cześć! No. A, no taki czarny. O, jak niesamowicie, że akurat kamera się znalazła tutaj. Taka dobra kamerka. 4K, 4K. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie.
Electrician Simulator. Znam, tutaj z firmy Take It Studio, polecam, tak, jestem Czuo. Miło, że wpadliście tutaj na naszą insiderską imprezkę twórców gier. No, mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Fajnie, jakbyście uchwycili to swoim okiem, bo wydaje mi się, że to jest taka mocno nerdowa impreza, ale nerdowa taka, że twórcy są nerdami. Nie jak tam Pyrkon czy PGA. Taka jest charakterystyka tej imprezy, że nie ma ludzi, w sensie nie ma zwiedzających. Czyli tutaj jedynymi osobami, które przychodzą na przykład docenić twoją grę, są inni twórcy gier. I to jest bardzo takie inkluzywne i ciekawe doświadczenie, bo tutaj już nie masz czegoś takiego, że wystawiasz grę i myślisz, że ktoś przyjdzie z marszu zobaczyć i możesz mu sprzedać byle co, bo tutaj są inni twórcy, którzy wiedzą, że to na przykład chcesz sprzedać jakiś film, nie? Właśnie w ogóle event jest anglojęzyczny, co też jest dosyć ciekawe, pomimo że dzieje się w Krakowie. No właśnie, ale to jest ciekawe o tyle, że ludzie poza branżą nie wiedzą o tym evencie, tak? Tak. Słyszeli coś tam, a tak naprawdę tak. Nie wiedzą, co to jest. Nie ma reklam na przykład w Krakowie. A to jest jedna z większych imprez w ogóle w Europie Wschodniej, ale chyba to też tak generalnie, nie? Tak, no bo... Cieszy się mega dużo brudu. I też bardzo dużo osób z zagranicznych studiów tutaj przebywa. Bo co roku jest tam ktoś na przykład chociażby z Ubisoftu, no to daję to jako przykład, bo to od razu ktoś powie, o, ktoś z Ubisoftu przyjechał do Krakowa, no to na pewno ważne. No ale jest tak. Ludzie z Facebooka, że w sensie z Meta teraz. Także naprawdę jest to szanowana impreza w branży. Polecam. Dziękuję. Dorian Loewe, Take It Studio. Co? Zapraszamy do zagrania w grę Electrician Simulator. Na Digital Dragons pojawiliśmy się dzięki Future Games. Już niedługo na kanale pojawi się film, w którym pokażemy wam, jak wygląda nauka w tej szkole w Szwecji, ale także na Digitalach mieliśmy okazję pogadać chwilę z jej założycielami. Yeah, we're Future Games. We're a school from Sweden. We've been around for 25 years and we're one of the best game schools in the world. And we're going to set up in Warsaw this autumn and that's just really exciting. We are a totally different school, kind of school that your normal university education you have here. So I hope we can bring something else to the table. Now the industry is changing. So we as a school want to follow the industry. So, I mean, coming to Poland, coming to Warsaw, you have a good gaming industry here. So for us, this is a natural step to go to other places and try to help, you know, with new competences for the gaming industry. Well, in Krakow, yeah, what we're doing here, well, we're meeting a bunch of games companies because the way we build our educations is that everything we do has to be influenced by the games companies. They tell us what we should be doing as education. So we're meeting a bunch of companies and we are going to get as much information out of them as possible to know how they can support us in building the education here in Poland. So we're just here to meet people, just here to, you know, have a nice time and say, how can we cooperate in different levels? It could be education, it could be small projects, it could be a lot of stuff that we cooperate with. We work like that in Sweden. We always have people from the companies, they come and they teach. We will do the same in Poland. And that's why we are connecting with the studios now. We are offering them, can you come and teach? Could you be part of our boards? Could you be the jury, the judge, when we do game projects and stuff like that? So for sure we will involve them. They will come and teach. They will influence the school in a big way, daily. So that's the plan. The way we run our educations, like 90% of all the teachers come from the games companies. They're the mentors, they offer the internships for the students. The way we run our educations in Sweden is that the last 30 weeks of the education, the students do an internship and about 95% get employed before they graduate. So that's how we work the educations. A gdybym mógł Ci prosić o jedną radę dla początkujących twórców gier, albo dla ludzi, którzy chcieliby tworzyć gry. Przestańcie. Przestańcie. A jak nie przestaniecie, to wychodźcie do ludzi, bo jak będziecie robić grę dla siebie, to ona będzie dla was i naprawdę nikt nie będzie chciał w nią grać. Tak jak Jędrek ze swoim Mario Makerem, chodźcie po ludziach, rozmawiajcie i otwierajcie się na innych, bo proces, który nie jest scentrowany na człowieku, jest procesem scentrowanym na niczym albo na tobie samym. Więc możecie robić gry dla siebie, ale fajnie jest robić gry, z których ludzie mogą się jednak cieszyć
i prawdopodobnie wasz pierwszy pomysł jest bez sensu, więc idźcie i sprawdźcie, że jest bez sensu. Lego, budujcie z Lego, ile wlezie. Pójdźcie Lego, budujcie z Lego, budujcie swoje konstrukcje, rozwijajcie wyobraźnię przestrzenną i to da wam absolutne podstawy tego, żeby zacząć pracę potem na silniku gry lub na edytorze jakiejś gry. O, i Minecraft. Minecraft jest idealny. You should not wait for a school. I mean, you have to create games with your friends. This is the learning process. Actually, what we will do in our school in 2 years is just create a lot of games. You can do that yourself. So if you're into that, this is the best way to learn because you learn as you invent stuff. And from there on, we just do it a little bit more with a system and reflection of what you learn. But actually, you can do this yourself. So if you're into games, just do it. I mean, don't wait. Don't wait for us either. Jak zacząć? Myślę, że na pewno bardzo fajnym pomysłem są game jamy, ponieważ one są stworzone z myślą dla osób, które dopiero zaczynają i chcą zobaczyć, z czym w ogóle to się wiąże. Więc ja mogłabym powiedzieć, że game jamy to jest fajny pomysł. Game jamy. Tak, jest bardzo mało. Chodźcie na level designera. To jest bardzo pozytywny ryneczek LDC. Jest nas na tyle mało, że trzeba się trzymać razem. Dołącz do tej sekcji. To tak działa, bo to potem się i twórzcie portfolio. I tworzyć po takim dymach się. I tworzyć, tak, przede wszystkim tworzyć. No właśnie. Tak. Zacząć. Tworzyć grę. I nie przejmować się, że przez pierwsze kilka lat to zupełnie nie idzie. Po prostu zacząć. I warto też być wolontariuszem na Digital Dragons. Polecam, sama tak zaczynałam. Digital Dragons Academy. Tutaj jako wolontariusz zgłosiłam. No i później poleciało, że wylądowałam z stażu na marketingu. No i tak zostałam i tak zostałam do branży. Ale nie jako deweloper, tylko marketingu. Robię VFX-y, animacje postaci i animacje UI. Mogę powiedzieć, że jest to najfajniejsza praca, w której miałam okazję pracować, dlatego że łączy moją pasję do gier, potrzebę rozwiązywania technicznych problemów i potrzebę ekspresji artystycznej. Uważam, że jest to świetna ścieżka kariery zawodowej i zachęcam wszystkie dziewczyny, żeby... Jest super. If you want to make games, you want to get into the games industry, there's one very simple thing you have to do. Play more games. Not play the games you like, not just play the games you're good at, but play lots of games. Learn about the mechanics, see how the games work, look at the way games are being, how the artworks are being produced, look at how the programming might work, look at the mechanics of the games that you don't necessarily like. So I say this to my students all the time, play more games. To, że w końcu jest, w sensie po COVID-zie, że w końcu jest konferencja, na której są ludzie i można się znowu spotkać. Trochę tego brakowało. Automat ze Street Fighterem, to było najlepsze, zagrać te pojedynek. Atmosfera. Spotkałem kumpla z liceum. Digitale są niesamowite, uwielbiam tutaj pracować. Taka konferencja, która jest takim go-to place'em, żeby zobaczyć ludzi, pogadać, porozmawiać. I szczerze chyba ostatnie, na co tu przyjeżdżam, to są wykłady. Myślę, że na pierwszych digitalach posłuchałem ich wszystkich i potem zostaje ten networking, więc myślę, że digitale to przede wszystkim jest wartość tego, żeby odświeżać te kontakty, trzymać i budować sobie swoją sieć dalej. Doświadczenie. Ludzie. I więcej ludzi. Bo to jest pierwsze miejsce, gdzie jesteś w stanie się spotkać z ludźmi i zobaczyć, jak ten gamer wygląda twarzą w twarz, a nie tylko na perspektywie produktu, który do ciebie dociera. Co lubię w digitalach? Tak. Lubię nasze energy drinki z naszego stoiska, polecam. Pełny smak, zero cukru. Albo inaczej, jak wolicie. YouTuberzy gadająca personia. Wszyscy ludzie z branży, Switch i wszystkie indyki na dole są super. Kurde, teraz nie wiem, czy Ann, czy pani doktor. No niech będzie Ann, będę wierny Ann. Będę wierny. Okej, okay, Ann i pani doktor. Krzysia Tomeka. Risa albo Yukiko. Ciężkie. Tylko Mari z czwórki Golden. Muszę założyć okulary, bo jak sobie przypominam, że nie jest prawdziwa, to zaczynam płakać. Mitsuru. Mitsuru. Step on me. Hardest 2 jest, jak można się spodziewać, kontynuacją gry Hardest 1, więc również jest to XCOM-owy tactical w świecie Weird Westowym, czyli w takim westernie z elementami supernaturalnymi. Już można pograć w Open Beta.
Open Beta trwa, jeżeli dobrze pamiętam, do 15 czerwca. Wystarczy wejść na naszego Steama i tam trzeba nacisnąć, że zarequestuj dostęp i dostaje się go automatycznie. A któż to? Pan Mateusz. O, Szymona! I to już jest na żywo, więc wiesz, mogę na widzę, nie? Hello, tam dajcie suby. Dzięki za donate'a, Krzysiek! Czyli mam teraz zacząć przeklinać. To tam jest żarcie. To podłóż ten kubek. Ja nie wiem, jak to wyszedł. Trzeba przeklinać. Nie wiem, jak to chciałem. Jest to taki prosty interfejs. Dosłownie z napisami, jaka kawa jest dostępna. Ale nie wiedziałem, jaką chcę wziąć. No super. Już teraz. Ale nie, dobra. Pokaż. Serio? No. Daj spróbować. Coś umarło w tym ekspresie. Serio? No. Czuję delikatne czekoladowe nuty. Czasami smak jak mleko. Okej. Tylko zaraz odnotuję. Fajne, co? Takie... Idziemy do innego. Idziemy do innego. Kawę. Ty jest... Do. Brakuje mi byta testerów, bo na przykład Smoku nie lubi grać w Mario i w mojej mapki. O jest, to faktycznie... Dlatego właśnie jak spotykam ludzi gdziekolwiek, to każę mi grać. Tak, to jest dobry... bo generalnie to w ogóle jest dobra strata. Ej, gdybyś miał już dość, pamiętaj, nie jesteś zdecydowany. Poczekaj, wymieniłem aparat, nie chcę włączyć. Aparat włączy. Okej. Okay. Jak to się mogło stać? Powiedz coś śmiesznego. Miło było was spotkać. Coś śmiesznego? Subskrybuję Zagrajnik TV. Ale wy powinniście to zrobić. Ja nie wiem, czy mnie nie kręcisz, bo się nie świeci lampka w frajerze. Kręcę. Jeśli nie kręcisz mnie. Kręcę. Nie kręcisz. Powiem tak. Spójrzcie na te dłonie. Tymi dłoni będę... Na zdjęcie zrób. Boom, bitch. Ale jakie zdjęcie nagrywam? Zdjęcie. Nie ma zdjęcia. To będę się wytnie klatkę. Nasza ulubiona ten... firma. Okej, okay, a co to w ogóle jest Boombeat? Wytłumaczcie widzom. Nie pamiętam. To najlepsze? Boombeat. To był najlepszy afterek wtedy z Boombeat był. Co ci mam powiedzieć? Co, byłeś tam chyba? No byłem, ale widzowie nie byli, tak? Boombeat. Aha, okej. Okay.